podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność przestrzeni miejskiej i zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych, edukacyjnych, a także wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. Gdzie to się dzieje? Na rynku, gdzie piękną kostkę bazaltową zastąpiono pobudzoną cementem granitową, na Górze Zamkowej, gdzie wstyd zaprowadzić gości. No proszę Państwa, po co to szumne programy, kiedy realizacja jest taka, jaką widać? Pomnik poprawiany przed chwilą, ten na rynku pomnik żołnierza polskiego, no nie jest taki, jak miał być według wzorów, bo wystarczy spojrzeć na widokówki z lat okresu międzywojennego i widać. Nawet żygacze są inne, te ujścia wody, u góry te zaokrąglenia. Ten stary pomnik był tak skonstruowany, że dzieci bawiące się na cokole nie mogły się skaleczyć, ponieważ nie miał żadnych krawędzi ostrych. Ten ma. I wiele, wiele innych rzeczy. Nie wiem, czy to tylko ten program rewitalizacji, to wszystko jest pisane po to, żeby było. Pana mnie pytano, co się w mieście w zakresie ochrony zabytków dzieje. No jest choćby przykład wymienionej przez pana rewitalizacji ulic Starego Miasta. Naprawdę w ramach rewitalizacji, oprócz nowych nawierzchni, wykonano osuszenie murów, poszczególnych kamienic, zabudowano nowe wsypy do piwnic i zabudowano część kanalizacji deszczowej, bądź też połączono ją z kanalizacją ogólnospławną, aby woda opadowa, roztopowa nie degradowała murów historycznych budynków znajdujących się na Starym Mieście. To jest jakby jeden z pierwszych takich z brzegu przykład. Inny przykład to jest jak gdyby rozpoczęcie całego procesu wpisywania, jak się szeroko o tym mówili na komisji tydzień temu, kompleksu Spichlerzy 26 na listę narodowych pomników tych zabytków przy historii, przy prezydencie RP. Ten proces trwa wiele lat. Szanowni Państwo, myśmy w ostatnich kilku latach doprowadzili do tego, że większość z tych spichlerzy jest wpisana do rejestru zabytków. No nawet nie były zabytkami.